Maryla Rodowicz, 73 l, przeraziła swoich fanów. Gwiazda polskiej muzyki ostatnich lat z pewnością nie zaliczy do udanych. Jej małżeństwo z Andrzejem Dużeńskim się rozpadło. Początkowo Maryla sporo opowiadała na ten temat, ale najwyraźniej prawnicy, biznesmena przekonali ją, by nie dzieliła się z mediami tego typu rewelacjami. W tym czasie zmarła też jej ukochana mama, co załamało Rodowicz. Bo panie były ze sobą mocno zżyte. W ostatnim czasie wydawało się, że gwiazda wychodzi na prostą. Choć żaliła się, że przez opieszałość polskich sądów wciąż czeka na rozprawę rozwodową. Przy okazji utyskiwała, że nie ma pieniędzy na nową płytę. Teraz pojawiło się zagadkowe nagranie, w którym Maryla poinformowała, że to koniec. Tak sobie siedzę i myślę. Że. Że dobrze że to już koniec i dziękuję wszystkim, którzy mnie przez ten cały czas wspierali. Pa wyznała. Fani od razu zaczęli dopytywać o co dokładnie jej chodzi. Wielu przeraziło się, że rodowicz kończy karierę i przechodzi na emeryturę. Reklama cóż, jeszcze. Niedawno sama Maryla zapewniała, że na żadną emeryturę się nie wybiera najprawdopodobniej chodzi, więc o koniec małżeństwa, bo Maryla wydała właśnie nową piosenkę.